Teraz zajmiemy się górną belką. Ilość elementów może się zmieniać ze względu na to, że czasami instalujecie jakiś plugin, który rozszerza możliwości edytora. Oczywiście również sami możecie stworzyć takie pluginy. My będziemy używać, na przykład ja osobiście będę używał do Visual Studio, w związku z tym dojdzie mi tu jeszcze jeden. Nie w tym momencie, bo nie ma takiej potrzeby, no ale zacznijmy. File, każdy chyba rozumie, co oznacza nowa scena, otwórz scenę, zapisz jako, tak samo to się tyczy projektów. Wiadomo, sceny możecie traktować ogólnikowo jako levele, którymi nie są, było to wcześniej mówione. Projekt też był omawiany, żelazna, prawie żelazna zasada. Zada jeden projekt, jedna gra, ale przejdźmy tu do budowania. Tu budujemy nasz projekt. Tu jakby kompilujemy całość i robimy z tego grę już tak realnie działającą. Tu również możemy się przełączać między platformami, które chcemy używać. Jesteśmy w wersji free, więc nie wszystkie platformy mamy dostępne. Niemniej jednak, jak widzimy, większość działa wręcz idealnie. Nie będziemy się przełączać, bo trochę to trwa. Jak chcecie, możecie spróbować. Wtedy następuje przekompilowanie tekstur na właściwe. Warto też zaznaczyć, na jaką platformę chcemy budować. I lubitową. Również poskoczymy do player settings. Przełączyliście, tak jak widzicie, wcześniej byłem tu i przełączyłem na inne światło, ale inny sposób renderowania. Do tego zaraz wrócimy. To są te takie podstawowe elementy. Dalej, no to wiadomo, buduj w chmurze, niedostępne dla nas. Wersja Pro pozwala zbudować w chmurze, jak jest bardzo duży projekt, to chwilę trwa jednak jego zbudowanie. Dzięki budowaniu w chmurze projekt jest przesyłany do chmury i tam się kompiluje. Bywa to niejednokrotnie szybsze. Przy dużych projektach, przy małych, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy miałoby to sens. Buduj i uruchom. Wiadomo, buduje, uruchamia, możemy to zrobić. Tak. Skompiluję skrypty. Musimy chwilę poczekać. Scena mimo już nie jest skomplikowana, jednak wymaga małych zmian. Asety, które na samym początku braliśmy i dołączaliśmy, też mają tu wpływ na budowanie. Jak widzimy, pokazuje nam się, jakie klawisze możemy używać. Uruchomimy, proszę, i mamy już sprawno działającą grę, więc, znaczy grę, no tak to nazwijmy. Niemniej jednak, jak widzicie, uruchomienie czegoś i upublicznienie tego trwa dosłownie kilka sekund, ale te F4 zamknąłem. Następna, edycja, każdy wie, co znaczy kopiuj, wklej, duplikuj. Proponuję pozapamiętywać sobie skróty, chociaż część. Frame selected, to jest to F. Mówiłem, można wrzucić, że tak powiem, do ramki. Dzięki temu również odszukać i zbliżyć. Log view, można zablokować sobie, znajdź, zaznacz wszystko. Wszyscy wiemy, jak działa, po prostu Ctrl A i możemy zaznaczać wszystko. Tak samo preferencje. Nic nie będziemy tu zmieniać. W momencie zainstalowania Visual Studio, znaczy tego pakietu toolsów, pojawi nam się również, zmieni nam tu ustawienia, kolory, wszyscy wiemy, klawisze, cache'owanie, gdzie ma cache'ować. Jeżeli macie mały dysk, a macie gdzieś dużo miejsca w innym miejscu, tu śmiało możecie zmieniać. Cache server, jeżeli byśmy mieli serwer, ale nie mamy. Moduły, jakie są dołączone moduły. No to te rzeczy, play, pause, stop, to odpowiednik tego tu. Lecimy dalej. No to selekcja. Można zrobić sobie jakby zaznaczenia selekcji. Przyznam szczerze, że nie użyłem tego ani razu. Pewnie przydałoby się mi kiedyś do czegoś. No i teraz project settings. Tu się chwilę dłużej zatrzymamy. Co to jest to Project Settings? Tu mamy zapisane wszystkie elementy, settingsy projektu, które przeniosą nam się do gry. Zacznijmy od input. Tu możemy zdefiniować sobie klawisze, jakie będziemy używać do sterowania naszymi
czymkolwiek, obiektami w grze. Horizontal i vertical to po prostu poruszanie się strzałkami. Jak to rozwinę, to teraz zobaczycie. AD, SW. Każdy zna ten, każdy kto gra zna te skróty. Mogą być to joysticki, mogą być to pady i przynajmniej inne urządzenia do sterowania. Fire, każdy wie. Fire 2, każdy wie, jak widzicie, lewy przycisk, prawy przycisk myszy, środkowy skok, najczęściej spacja, czyli to jest po prostu jakby definicja standardowych klawiszy jakby. Jak widzicie, nagle zaczynają się powtarzać dalej, jak dojdziemy tu. Innymi słowy, jeżeli mamy zdefiniowaną tablicę, o tablicach mówiłem w kursie C Sharp, i tu mamy 2, 4, 6, 8, 9, to jest tablica naszych jakby definicji klawiszy inputów do sterowania. Gdy będziemy pisać skrypty, będzie miało to znaczenie, będziemy patrzeć, jakie mamy klawisze i jakich możemy używać. Bo to jest dla znormalizowania potrzebne naszych sterów, tak to można powiedzieć. Zamiast pisać, kiedy nacisnąłem klawisz A, to biegnij do przodu, to mówimy, kiedy wychylenie naszego horizontal i przechwytujemy, jakie jest wychylenie. Dzięki temu znacznie szybciej definiujemy, a przy okazji, jak przed chwilą było widać, jak odpaliłem tą naszą mini gierkę, można również zdefiniować klawisze, więc dajemy jakby automatycznie Unity załatwia na nas definiowanie klawiszy. Idziemy dalej. Tags and layer, definiowania tagów i layerów. Wrócimy do tego później, jednak należy zapamiętać, że ilość warstw jest ograniczona, ilość tagów nie. Dalej, audio, informacja audio, jak mamy brać i słyszeć to, co właśnie słyszymy. Time, nie będziemy tu grzebać. Generalnie tu chodzi o to, że w tym miejscu definiujemy, jak skaluje nam się czas w grze. Pamiętajcie, że ilość klatek na sekundę decyduje o tym, jak płynnie gra chodzi. W związku z tym od różnych kart mamy różną ilość klatek na sekundę. Ten time jakby naprawia nam to, jeżeli byśmy chcieli coś posuwać w czasie. Na przykład przesuń element o 10 metrów w 2 sekundy. W tym momencie wiadomo, że każdy z nas będzie miał to inaczej wyrenderowane, bo mamy różną ilość klatek na sekundę i żeby ten czas liniowo trzymać, to są definicje tego. Niemniej jednak nie grzebiemy w tym nigdy, kiedy nie wiemy, co robimy, a najczęściej nie wiemy, co robimy. Player, byliśmy już w tej zakładce. Tu są jakby informacje odnośnie naszej gry, takie jak ikona, definiujemy tu naszą firmę, definiujemy tu splash screenę i inne opcje. Tu już są do renderingu, czyli w jaki sposób chcemy renderować naszą grę. Z racji tego, że będziemy używać tylko i wyłącznie na PC-ta. Oczywiście jak najbardziej będzie to działało również na Maca, tudzież Linuxa. Użyjemy Differential Lighting, Color Space Gamma, tu nic nie zmieniamy. Chcemy używać DirectXa 11, im więcej tym lepiej. W przyszłości Unity zapowiedziało używanie, albo już używa, w zależności kiedy oglądacie tutorial 12. Większość rzeczy stąd nie będziemy używać, jeżeli dacie Stereoscopic Rendering, wiecie co to działa, jak to działa. Renderowanie stereoskopowe. W większości sytuacji nie musimy tu nic zmieniać. Niemniej jednak bądźcie świadomi istnienia takich opcji. Następne. Fizyka. Informacje o fizyce. Jakie jest przyciąganie. Wszystko, co jest związane z fizyką. W momencie, gdy będziemy się bawić fizyką, również tu będziemy zaglądać. Jak widzicie, jest ustawione, że standardowo grawitacja prowadzi nas w dół, czyli mamy ziemską grawitację 9,81 po Y. To jest Y. Może od razu powiem, że Unity używa, z tego co pamiętam, leworęcznego sposobu określania osi, czyli mamy X, Z,
y pion. Zapamiętajcie, że jeżeli chcecie coś w poziomie, to jest x i z, jeżeli w pionie, to y. Quality. Ustawianie możliwości jakości późniejszego renderingu. Jak widzicie, możecie tu ustawić jakby opcje dla użytkowników. Tu właśnie człowiek będzie sobie wybierał, jaką jakość renderingu będzie chciał mieć. Wiadomo, fantastyczne, możemy ustawić absolutnie obłędne ustawienia, gdzie najszybsze to zjeżdżamy ustawienia jak najmniej. Dla nas aktywne w tym momencie są na zielono, czyli w edytorze na zielono. Grafika. Nie będziemy tu nic zmieniać, odnosi się to głównie do shaderów i rodzaju renderingu pewnych rzeczy, jak macie tu mgły czy map światła. Domyślne ustawienia prawie zawsze biorą i sprawdzają się. Network, nic tu nie ruszamy, nie mamy, nie będziemy używać. I jeszcze mamy edytor, informacje o edytorze. Możemy tu zmieniać jego podstawowe parametry, na przykład w jaki sposób chcemy kompresować elementy wrzucone do edytora, ustawimy na PNG, w jaki sposób rozdzielczość ma zmieniać, czy nie, metafilesy, do tego wrócimy, bo to jest stosunkowo ważne, rodzaj, w jaki sposób ma przechowywać, serializować asety, to są już bardziej takie programistyczne rzeczy, będą one poruszane, ale dalej. Dalej mamy assets, stworzenie nowego, rozmawialiśmy o asetach. Legacy to są te, które już będą, że tak powiem, to jest kompatybilność wsteczna. Show in Explorer, możemy sobie zaznaczyć jakiś asset i pokazać go w Explorerze, czyli w tym momencie nie mieliśmy nic zaznaczone, więc przerzuciło nas do głównego katalogu naszego projektu. Importowanie. Zaimportowanie standardowych, których mamy, eksport, znalezienie referencji na scenie, czyli możemy znaleźć referencję danego asetu na scenie, wszystkie zreimportować, jak widać, wszelkie opcje dotyczące asetów, game objecty, tak jak pokazywałem wcześniej, stworzenie dziecka, stworzenie template, z template'u jakiegoś obiektu, 2D, światła, to są jakby nasze pomoce. Komponenty, jak już wcześniej pokazywałem i rozmawialiśmy, komponenty będą umieszczone tu, weźmy ten nasz pusty game object i dodajmy mu jakiś komponent, na przykład damy mu mesh. Mamy mesh filter, możemy sobie wybrać jakiś mesh, cube i w tym momencie dodaliśmy mesh filter. Oczywiście dalej nie będziemy go widzieć, ale generalnie dodajemy tu komponenty, manipulujemy. Mobile input na razie nie będziemy się tym zajmować, nic tu nie ma. Window ustawienia naszych okien w edytora, przywoływanie ich lub ukrywanie i help, wszystkie informacje odnośnie helpu. To by było na tyle odnośnie ogólnej belki. Jeszcze pokrótce omówimy, do czego służą te elementy i myślę, że zakończymy wstępnie informację o edytorze.